Piotr Parking. Glosaper dał na Golibordę 5 zł. Widzowie, ile muszę wypić alko, żeby jutro się już nie obudzić, bo mam zapas 5 litrów. Czy to wystarczy? Nie rób tego najlepiej, ok? Jutro jak nie napiszesz nic na tym streamie, to jadę cię i cię połamę za karę. Dlatego jutro normalnie możesz zapisać na streamie, że żyjesz, ok? Bo cię połamę za karę i już się nie obudzisz wtedy na pewno. To jest challenge. I to wszystko się w GTA dzieje. Partiati! Obejrzmy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, Spiderman. Z tej strony Piotrek Parking, a w dzisiejszym odcinku chciałbym sobie ruszyć temat... Usiąść dupą w wannie alkoholu do zdjęć zapomniane? ...od pewnego wywiadu, ciekawego bardzo. Wywiadu na zgrzycie z Robertem Pasutem, który rzuca niejedno... 63 minuty, ostatnio oglądaliśmy półtorej godziny film Kiszaka, dwugodzinny film Stanowskiego, a ty srasz się w dupę o 30 minut?! Ty przypieprzony w dupę TikTok headzie zasrany? Naprawdę cię znajdę po IP. Tym kontrowersyjnym oczywiście take, GTA. Prawda? I wielkie oburzenie, wielki szum medialny a propos tego, jak pas... Ale to było ciekawe. A, okej. Okay. Czyli to jest ciekawe. No to taki, to zmienia postać rzeczy, jeżeli to twoja opinia. Ale dobrze, damy 10 minut szansy i wtedy zdecydujemy, ok? Pasut podchodzi do kobiet, a propos tego, jak Pasut podchodzi do kobiet starszych, jak się o nich wypowiada i cała masa innych rzeczy, które ale nie, no, dajmy nie były jakoś minut. Adresowane w przestrzeni publicznej tak nadmiernie, jak te rzeczy, które powiedziałem przed chwilą. Pomimo tego, że Pasut powiedział w tym wywiadzie o wiele więcej szkodliwych rzeczy. I dowodem na jakiś dziwny brak zrozumienia całej sytuacji są reakcje internautów, przykładowo na TikToku. Robert Pasut poszedł ostatnio do zgrzytu i wywołał dużo tak zwanych kontrowersji. Tylko czy na pewno kontrowersji? Tak zwane. Czy kontrowersyjne dzisiaj jest powiedzenie, że dziewczyny też się lubią zabawić, że dziewczyny też lubią sobie przedmiotowo faceta potraktować? No dzisiaj to już chyba nikogo nie szokuje. No. I to bardzo ciekawe, co... Chyba gadał co innego. Widziałem też fragmenty, więc ciężko ten... Ten kalą ognia bardzo żywia się, wykrzyczy takie... Tak. Kolega mówi na tym nagraniu. Jak sami widzicie na załączonym obrazku, twierdzi również, że cały odcinek widział. Ale jedyne kontrowersje, jakie jest w stanie wyciągnąć z tego filmu, za które ludzie się rzucili Pasutowi do gardła, jak to powiedział, to to, że dziewczyny lubią się zabawić i czasami upokarzają mężczyzn. Pomimo tego, że w tym dwugodzinnym wywiadzie znalazło się no nieco więcej treści, które dla wielu mogą być szkodliwe. Przede wszystkim tego typu osoby nie zwracają uwagi na inne tematy, które zostały poruszone przez Pasuta. Tematy, które nie musiały się kręcić wokół... On ma maskę Spidermana, a nie folię. ...kobiet. Bo w tym wywiadzie zahaczamy jeszcze o szeroką wypowiedź na temat farmakologii w postaci antydepresantów oraz korzystania z terapii. I to cały... mam depresję, jestem introwertykiem, jestem taki... Tak samo jest z tymi lekami, tymi wszystkimi terapiami, tym samym... Żebyś tylko uspokoić, przestań walczyć. Wszystko co masz jest dobre, ty się ciesz... Ej, ja kamerka myślę. ...tego co masz. Nie zabraknie też takich pięknych stwierdzeń jak na przykład, że... Miałem kiedyś rzeżączkę na Sylwestra 2015 i to tyle. Nie, o tamtych lekach wczoraj widzieliśmy. Ciężko coś powiedzieć o tym. Wydaje mi się, że on pieprzy. O tych lekach, ale ja się nie znam jak one dokładnie działają, ale... Strzelam, że raczej specjalista wie lepiej niż przygub z internetu. Ja uważam czyli ogólnie... Czyli zabezpieczasz się, dbasz? Nie, nie zabezpieczam się. Nie, no uważam ogólnie, że to jest trochę skam taki tego przemysłu producentów kondomów i tak dalej. I kiedy nagrywam ten materiał, Robert Pasut zdążył już wrzucić film na swój kanał, czy żałuje występu w zgrzycie. O! Plus randeczka. Przede wszystkim to w tym tytule... Dzięki Knebi za suma dla herbata, witam. To powinno być odwrócone, bo to jest dzięki randeczka Knebi. Plus ewentualnie no way. Jakaś tam wypowiedź, chociaż Pasut do niczego się nie odnosi. Mam wrażenie, że jeszcze głębiej stara się wepchnąć kij w mrowisko. Ale do tego przejdziemy później, jak rozumiem, zacznie to się kamory. Już pokrywać z danymi elementami tego wywiadu. Chyba, także... że specjalista jest ludologiem. No tak, ale to jest jak zwana wiedza od Boga nadana. Wtedy jesteś coś jak krzyżowiec, że natchniony do czynienia... Właśnie tego, czyli ludologii.
Zapraszam was do tego cudownego świata. Przeżyjmy to razem i sprawdźmy, co ten pasud w tym zgrzycie narozrabiał, że aż tak mu się dostało. Wolałbyś odebrać syna z więzienia, czy córkę z Gołc? To jest... Jakie pytanie, ty... Chyba ani tego najlepiej. Da się uniknąć obydwu, czy trzeba coś naprawdę wybrać? Nie no, nie chciał odbierać syna z więzienia, ale córki z Gołc też bym nie chciał odebierać, tak myślę. Boże, ale wiesz jaki jest plus? Dobra, nie, bo syna z więzienia to jest jednak chyba dobra odpowiedź, ale nie dlatego, że cieszysz się, że twój syn jest kryminalistą, tylko tam może być za różną rzecz, on może w tym więzieniu być. Może być jakaś głupota totalna, że wiesz... No, więc chyba lepiej to. A u Gołc to raczej nie ma wytłumaczenia. Mega, mega śmieszne w ogóle. No nie wiem. Jest chyba, że odbierasz córkę z Gołc. Nie, ja widziałem, że córkę z nagrywek u Pasuta i przysięgam ci, mój chory umysł poczuł mega dumę, że jest, że jestem w tym żarcie. Po odcinku no, Gołców z Pasutem pojawiały się takie komentarze, że lepiej wyciągnąć syna z więzienia niż córkę z Gołc, albo właśnie z nagrywek u Pasuta. I Robert mówi, że w sumie to jest dumny, że się znalazł w tym żarcie i to mogłoby być całkiem zabawne. Szkoda tylko, że cała reszta tego wywiadu potwierdza, że to może być całkiem spójne z tym... Streamujesz dalej gry przeglądarkowe? Dawno nie było, ale tak, jest na Spartiatix Live. Miesiąc temu była gra przeglądarkowa, albo dwa. Możesz zerknąć. Co on naprawdę ma w głowie. I przy wielu elementach tego wywiadu człowiek mógłby się zatrzymać i pomyśleć sobie, no nie no, on na pewno żartuje, na 100%. Ale jak sam twierdzi, teraz już nie udaje i pierwszy raz witam, jest sobą. Boy. Czy w momencie teraz, jak my gadamy, no, to ty jesteś Robertem Pasutem, czy wcieliłeś się w jakąś rolę? Dzięki Foxtry za... Nie, czekaj, za gifcika dla Kamurk. Rak. Dzięki bardzo. I młody starzec, dzięki za 7 lat. Cienki. Nie, Jima, no na Spartatic Life można zerknąć. Mi się wydaje, że w styczniu było jakaś gra przeglądarkowa. Nie, stary, no naprawdę, ja już tak żyję, no. Ja za dużo nagrywam, żeby udawać. Ja wreszcie mogę być taki, jaki jestem. Siema, to ja. Cały weekend będą plecaki? Prawdopodobnie tak, ale możliwe, że przeplatane z innymi grami. Na przykład Supermarket albo nowe Getting Over It. Na zgrzycie trochę alarmuje o stanie Roberta Pasuta i wprawia mnie w zakłopotanie nad tym, czy tam wszystko w porządku jest. No i tak jak mówiłem wcześniej, Robert w końcu jest sobą, a przy okazji czuje się spełniony. Naprawdę wiele rzeczy jest w stanie sprawić, że będziesz wyrazisty i jakiś. I to znaczy, że jestem wyrazisty. Po 10 latach bycia taką odbitką. Ale skoro wybierasz tę drogę, no to cóż, możemy tylko obserwować, co będzie. Czyli to jest tak zwana technika, że mówili nieważne co i Pasut się z tego cieszy, że mu się to udaje, tak? No to git. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że... Dobra, ja na to spojrzę tak debilnie jak on, pieprząc swoje mądrości. Chłop był kiedyś popularny na całą Polskę w sumie przez Abstra i przez kilka lat nikt o nim nie mówił, każdy zapomniał i teraz znowu się wybił na jakiejś srace totalnej, nie? Więc po prostu się cieszy, że znowu o nim mówią i że wraca do swoich lat świetności, nieważne co. Rozumiesz? Wydaje mi się, że on jakby zrobił śmigło w internecie i by o tym gadali, to też by się cieszył, że po prostu o nim mówią. Bo wydaje mu się, że to są, znowu wracają dobre czasy. A tak naprawdę ma popieprzone we łbie od tego wszystkiego. Ale także sprawdźmy to. A nie jak czytasz te komentarze ludzi, którzy właśnie mówią upadek wartości. Ale w sumie jak zanim... Bo widziałem te fragmenty ostatnio z Fawi i rzeczywiście, jak oglądałem Gołc, to ja myślałem, że on ogólnie tam troluje. I jest, jak chyba ja na to reaguję na YouTubie, że ja myślałem naprawdę, że on tam głównie troluje, ale on w sumie nie troluje. On nie udaje. To jednak gorzej. To brzydliwy, zwyrol, stary dziad, maca pewnie dziewczyny, tak, jak tak można? A co mam macać chłopaków? No nie wiem. Wiecie, jaki jest drugi największy zaraz po Robercie Pasucie problem tego wywiadu? Jego prowadzący. Bo z jednej strony Gimper chce konfrontować Pasuta z niektórymi rzeczami, ale z drugiej strony wygodniej mu siedzieć cicho, śmiać się w najlepsze z tego, co on wygaduje i liczyć na to, że cóż, kontrowersja, no to będzie dużo wyświetleń. Szczególnie, że dzisiaj pojawi się temat, przy którym Gimper mógłby zastopować Pasuta z niektórymi wypowiedziami, albo chociaż po prostu sprostować. Bardzo chciałbym przytoczyć grę nazwę Zombo.
to jest przeglądarkowa, to przypomnij, jak będą grane te, bo zapomnę, albo mi napisze brief. To, co on mówi. Bo widzicie, kiedy Pasut postanawia nasrać na głowę wszystkim tym, którzy chorowali bądź chorują na depresję, korzystają z terapii bądź antydepresantów, osoba, która kultywuje terapię, w swoim własnym programie nie stara się naprostować jego słów. Ale do tego jeszcze przejdziemy. A kiedy od strony prowadzących wychodzi jakiś argument w stronę Pasuta, on to obraca w żart, a oni do tego nie wracają. I koniec. Koniec tematu. Ale czemu herbata, napisałeś emotkę na końcu? Zostawmy to, nie wracajmy do tego, bo masz nie ma potrzeby. Wiesz co, ja jestem taki zryty, że się po prostu cieszę, jak są te komentarze, jak są zasięgi. A jaki tam sentyment tych komentarzy, wydźwięk, to jest na drugim miejscu. Chyba, no, że widzisz to, co mówiłem. Po prostu się cieszę, że znowu wraca do lat świetności. Oczywiście, miałbym jakąś taką falę za falą. Myślę, że o nim gadają, mam na myśli. Takiej, wiesz, nienawiści, no to bym się zaczął zastanawiać. A więc ludzie skrytykowali Roberta Pasuta za jego wystąpienie w Zgrzycie. Jak on na to zareagował? Miałbym jakąś taką falę za falą takiej, wiesz, Alfie. Nienawiści, no to bym się zaczął zastanawiać. Aha, no nie mam więcej pytań. No ale to co, ty żyjesz tak jak w tych odcinkach Goats? Po pierwsze na Goats byłem na... I teraz od razu sprostuję jedną kwestię. Jeśli spodziewacie się, że tak jak tutaj nie się... Nie ma to jak oglądać specjalistę oglądającego innych specjalistów? Szczerze, ja bym mógł zareagować na reakcję i byłoby git. Będę teraz machać paluszkiem i mówić reaktorem. Nieładnie być pijanym w trakcie nagrywania. Absolutnie nie. Format rozrywkowy, wypili sobie... Okej, do tematu alkoholu jeszcze przejdziemy, ponieważ następne wypowiedzi Pasuta trochę nadadzą ciekawszy kontekst temu, co powiedział w tym momencie. No ale dobra, teraz ustalmy szybciutko jedną bardzo ważną kwestię. Gdybym miał brać każdą wypowiedź Pasuta i wstawiać ją tutaj w tym materiale, każdą po kolei miałbym omawiać i rozkładać na czynniki pierwsze, to po pierwsze ten materiał trwałby ponad godzinę, a po drugie większości z tych rzeczy trochę nie opłaca się w ogóle brać pod uwagę na serio. I to jest problem w tym materiale, że nie wiadomo do końca, z czym Robert żartuje, a z czym nie żartuje. I przez to, że w niektórych tematach nie wiadomo, czy żartuje, może to być bardzo szkodliwe. Czy dobrym pomysłem będzie wypowiadanie się w temacie antykoncepcji? Słyszałem, że wyślał jakiś doraz, tak, czekam. I tak jakby była ona wymysłem przemysłu, producentów kondomów i tak dalej. No bo syfem zbyt łatwo się nie zarazisz, a w ciąże nie zajdziesz od dotknięcia. Brzmi absurdalnie, no cóż, to jest 1:1 cytat z tego odcinka. O, wszyscy mają chorobę weneryczną, o, w ciąże zajdziesz od dotykania i tak dalej. No gówno prawda, no po prostu. Miałem kiedyś rzeżączkę, gówno prawda, no po prostu. Miałem kiedyś rzeżączkę, nie zabezpieczam się. Miałem kiedyś rzeżączkę, nie zabezpieczam się. Kobiety po 25 roku życia to się rozpadają i na pewno łatwiej coś od nich złapać, no bo mają większy przebieg. A może po prostu, bo on tam gadał, że... Nie, czekaj, czy gadał to? Że w ciąży ciężko zajść, tak? Prawda? I naprawdę ktoś mógłby powiedzieć o tych albo jakichkolwiek może innych słowach Pasuta, że on po prostu żartuje. Tylko to jest delikatna różnica, kiedy po prostu z czegoś żartujesz, a w tej sytuacji bejtujesz danym tematem i to się udaje. Ludzie się nabierają, ale skutkiem ubocznym są młode osoby, które wychwytują takie rzeczy i uznają to za autorytet. Nie możesz w takiej sytuacji jako influencer... Albo kobiety na... No właśnie, albo te kobiety, z którymi się wali... Są bardziej odpowiedzialne od niego i biorą jakąś pigułkę dzień po na przykład i mu o tym nawet nie mówią. Bo po co niby, skoro się widzą z nim raz. I on nawet o tym nie wie. To jest taki typowy, wiesz, koleżka, który myśli, że jak jest posprzątany w domu, to się samo sprząta, a nie matka za niego lata, albo dziewczyna, albo żona, albo stary, albo ktokolwiek. Zabierać rączki i mówić, ale kto bierze ze mnie przykład? No. Właśnie to jest tak, jak tak pukasz taką starą babę 25 lat, to prawdopodobnie coś ma, no bo już ma większy przebieg, to trzeba pukać mniej, no tak do 20 drogi. Czemu grasz? Nie gram w LOLa. Do 22 roku życia, jak sypiasz, to jest okej. Okay. A jak zaczynasz się bawić właśnie w taką nekrofilię i zaczynasz łoić takie rozpadające się baby, no to jest większa szansa, że coś złapiesz, no. Ale co wam na pewno z chęcią przekażę, to że od Pasuta możemy się dowiedzieć, kiedy kobieta staje się paskudnym szonem, kiedy ta granica zostaje przekroczona. Mówisz o tych dziewczynach z jednej strony broniąc ich podejścia do życia, mówiąc, że to jest spoko, a z drugiej właśnie używasz tego określenia szon. No to po pierwsze, jak kobieta zdradza. Okej. Okay. Po drugie, jak robi to za pieniądze lub za jakiekolwiek korzyści. Dwa za pieniądze. Uważam, że robienie tego za jakiekolwiek korzyści. Nie tylko takie materialne, bezpośrednie, ale też pośrednie, nie?
na przykład, nie wiem, możliwość pracy albo jakieś inne wpływy, to tak samo jest. A za wystąpienie... Myślisz, że ona 100% troluje, bo już dawno by wykitował od jakiejś choroby? Nie. Raczej nie troluję. Odcinku na YouTubie? No tak, właśnie. No. Jak to mówiłem, to miałem w głowie. Tam szybko przychodzi refleksja w tym temacie, chociaż nie do końca. W sensie pamiętam, jak on opowiadał o tym bankructwie kiedyś, jak był na topie i potem upadł. I w sumie opowiadał, że jego życie wyglądało tak, jak teraz opowiada. Tylko, że teraz o tym opowiada, że teraz tak wygląda. Więc no, raczej po prostu żyje tak jak kiedyś, tak samo jak popularność wróciła, to wrócił do starego stylu życia i tyle, no. Czemu to ma być trollowanie? Może on zaczął teraz tak pieprzyć, że to trollowanie, jak zaczął, jak go ludzie cisną, ale ja bym mu nie wierzył za bardzo. Bo zaraz potem i tak Pasut nam wytłumaczy, że... Ale obecnie Rewo jest sytuacja zupełnie inna. Że, znaczy ja muszę się puszczać za to, żeby one wystąpiły. To znaczy, że ja dziewczyną mówię, dawaj się prześpimy, a potem ją namawiam na odcinek. Nie jest na odwrót. Chyba żartujesz, to nie jest tak. Chodź się prześpisz ze mną, to ci dam popularność. No dobra, już nie rzucajmy takimi tekstami. Z tym, że się nie zabezpiecza, troluje? Przecież słychać, co on mówi. Czemu ty uznajesz, że on troluje? On nie troluje, on po prostu ma to w dupie, no i tyle. Ze wszystkich sytuacji, które się nie wydarzyły, ta się nie wydarzyła najbardziej, bo uznajmy, że okej, dobra, może i tak jest. Więc Robert dużo mówi o tym wyzwoleniu, o tym, żeby kobiety nie wstydziły się swojej s***ci do pewnego momentu. Bo dla Pasuta jest oczywiście ta granica, czyli... Uważam, że Seanem się staje w pewnym momencie, jak już zaczyna się to robić niesmacznie. A gdzie jest ta granica? Ile? Jak... To do 20 robią dziewczyny leciutko, tylko że po prostu o tym się nie mówi. Dziewczyny są zawstydzone swoimi naturalnymi potrzebami, czyli na przykład mają ochotę się do kogoś zbliżyć, a nie mają partnera na stałe. Dwa, kłamią potem. No jeżeli chcesz mieć dziewczynę, co miała dwóch partnerów, znajdziesz taką, która ci tak powie. Nie ma problemu. Ona ci powie, żeby jest dziewicą. Jak ty jesteś wystarczająco głupi, żeby w to uwierzyć, to we wszystko uwierzysz. To też jest takie zupełnie niepotrzebne gadanie, ale czy jest już szkodliwe? No, poczekajmy jeszcze. Przechodzimy trochę do tematu używek, alkoholu. Co? Molowin, okej, witam. I dowiadujemy Morbius. Się, że Pasut nienawidzi alkoholu, nienawidzi używek, gardzi tym, jednocześnie robiąc na takich pijanych ludziach content. Ale spokojnie, jest tutaj to zaadresowane, więc szybciutko nam Pasut opowie. Słyszałem sporo, że jesteś dinozaurem. Według ciebie jest... Jaka jest najlepsza gierka z dzieciństwa? Jezus Maria. Nie wiem, Gothic? Dzięki. Klemens dał na Golibordę 5 zł. Cześć, tu Klemens. Z okazji na Dzień Kobiet chciałbym wszystkim kobietom życzyć wszystkiego najlepszego, a czy arne małpy bić i palić złodziejki jebane. Co ty w dupę piszesz? Przepraszam, Twita. Przepraszam bardzo. Nie zauważyłem, bo tam była literówka i myślałem, że coś innego jest i nienawidzę też. Przepraszam bardzo. Nie wolno tak robić, nigdy już tak nie pisz. Nigdy już tak nie mów. Wie co, jak? Mówisz o tym alkoholizmie całym, to nie jest tak, że ty w sumie to nagrywasz, na tym content robisz, na tych ludziach, co, do których mówisz, że to jest obrzydliwe? Jak ktoś jest pijany, to nie nagrywam go, stary. Jak jest ktoś na biforze wstawiony, no nie, to... Nie, no to przecież chodziłeś z tym do mierzenia alkoholu. Zaraz, erpie, dzięki. No tak, no i to... co, ile osób było takich powyżej promila? To tam jakieś, wiesz... Powyżej promila dopiero jesteś upity? Dzięki, Gluspar. Tak, zerknę. Nikt się nie znalazł z promilem? Albo coś powyżej promila? Nie znalazła się żadna osoba, która w odcinku... Kiedy zagrasz trzecią część Witchy Sandałów? Dobre pytania. Jak najszybciej, jak zawsze. Pasuta z alkomatem była w stanie więcej niż delikatnej nietrzeźwości? Może już tu wystąpić. Jak się trzymasz? Zajebiście. Właśnie do ziomka idę do auta. Puchałem w alkomat. On nie jest pijany przecież. Mordę, ja już tylko sepleni, rel? Możliwe, że będzie więcej niż promil nawet. To chyba popsułeś. Ja ale to właśnie myślałem, czy tak po prostu powolutku mówicie, żebym zrozumiał, czy po prostu bełkoczecie. 0,71 było. 0,71. Jesteś dumny z siebie? Nie, mogło być lepiej. To idź, popraw się i wróć. Na oko to pół promila. I chce mi pan pogratulować pół promila? No, nieważne.
Gratulacje promila ponad. Oni oszukiwali, bo oni potem pili sobie wódkę i ten z wydychanym powietrzu. Czy ja dobrze usłyszałem? Oszukiwali przy alkomacie pijąc wódkę, czyli robiąc to, co ma wykryć ten alkomat? Interesujące. Z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, że to bardzo wygodne dla Roberta, a mi się wydaje, że ten koleś chyba po prostu nie klei w ogóle co mówi. No nie, no mi się wydaje, że jak oglądasz moje materiały, to nie masz takiego wniosku, że fajnie jest się... No, bo wcale w tych materiałach nie ma takiego humorystycznego aspektu i śmianka się razem z tymi ludźmi i sugerowania im również, że mają się napić więcej. No, czy można tu być rasistą? Każdy jest równy, tyle ci powiem. Ale to nie jest tak, że trochę cię do tego ciągnie, bo mógłbyś robić cokolwiek, mógłbyś, nie wiem, podróżować, w ogóle tego nie dotykać, nie oglądać, nie wiem, o nagrywaniu, nie mieć z tym nic wspólnego. A jednak z całego spektrum wszystkich możliwości rzeczy, jakie mógłbyś robić na YouTube, wybrałeś kontent, gdzie się o to ocierasz. A gdzie ja tyle młodych dób wyłapię? Aha, okej, wszystko jasne. Słuchaj, ja w ogóle miałem taką koncepcję na samym początku, nie? Na sam początek to ja chciałem zrobić tak, że postawię tu sobie wyborową na stoliku i za każdym razem jak Pasut powie coś debilnego, to piję szota, a potem stwierdziłem, że po 15 minutach jakbym leżał tu na... Jak Mr. Schmidt, to chyba nie ma to specjalnie sensu. Ty jesteś Robertem Pasutem, czy wcieliłeś się w jakąś rolę? Nie, stary, no naprawdę, ja już tak żyję, no. Ja już stawianie się tak w tu mina numer jeden. Mina numer dwa. Ty te rzeczy mówisz dziewczynom, bo po prostu z tego korzystasz i jest ci z tym zajebiście? A w jaki sposób korzystam? W jaki sposób korzystam? Czy ja mam na szybko odpalić ten odcinek Goatsów, na którym przelizał, nie wiem, z 8 dziewczyn? Z taką muzyczką w tle. Pa, 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 para, pa, para, pa, 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 pa. Ona może chce się po prostu pójść i przespać z tym i z tym i z tym. I może ona kiedyś będzie zajebistą matką i żoną. Albo prawdopodobnie na pewno będzie, bo już się swoje wyszaleje. Albo nie, zostanie Shonem do końca życia. Mnie to obchodzi. Ale w tym momencie, że mogę... Widzisz, jaki jest główny problem w ogóle w tym wszystkim, co on mówi? No. On przez chwilę na przykład mówi coś sensownego, czyli o tym, że na przykład przez to, jak społeczeństwo właśnie traktuje podziały między kobietami a mężczyznami, no to się później te kobiety wytyka palcami, nie? Z jednej strony on tutaj mówi coś, co miałoby to wybronić, tak? Po czym w sumie i tak sam mówi, wiesz, a to szony, szlaufy, szmaty. No to ja tu widzę takie dorabianie filozofii do swojego głupiego pierdolenia. No. Uważam, że katolickie bardzo dużo złego robi, nie? Właśnie między innymi w tej kwestii narzucania noso poczucie winy i te spowiedzi. Stary, ja miałem 10 lat, ja mówiłem, że ja walę jakiemuś obcemu typowi. A po co ja mu to mówiłem? Czemu on mnie o to... Ktoś ci kazał? Ja nie wiem, czy on mnie o to... Czy wierzę, że w spowiedzi chodzi też o coś... Nie wiem, czy on mnie o to pytał, co on chce zasugerować, że tam ksiądz konfesjonalny siedział i... Robercie, a czy może walisz sobie czasami wieczorem? No tak, zdarzyło się, nie pamiętam. A zresztą mnie to obchodzi. Tworzysz taki obraz relacji międzyludzkich, czy relacji pomiędzy... Chyba nie, jakiś... Czekaj, Klemensowski. Kurupi ciągle. Kobietą a mężczyzną, które się sprowadzają do zaszczekaj. A kto się uczy relacji międzyludzkich z... Ale z trynowego. No i tutaj się wykrzaczył. Kiepsko to w dyskusji rozwiązał, nie? Tak, jakby tutaj się powołał na to, że wiesz, że dzieciaki biorą przykład, czy coś tu już by lepiej to wybrzmiało. Ludzie kopiują swoich idoli i tego typu rzeczy, ale tak, tutaj trochę... Tak. No... Że wiesz, no dużo nie, jednak chłopaków i czy nawet za pół kilo. No, osób, które by robiły takie sigma edity z Pasutem, no to mogą na tej płaszczyźnie go brać za autorytet. Nie, że ktoś, wiesz, uczy się relacji z Goatsów. Nie, tylko Pasut śmiesznie nabija się z Shonów. To jest fajniusie. Muszę tak robić również. Tak. Będę od dzisiaj tak mówić na moje koleżanki w klasie. O to chodzi. To o tą płaszczyznę odpowiedzialności twórczej, która nie jest łatwym tematem. Nie się z ile chcesz i pomyślą, zobaczył jakąś, nie wiem, grubą laskę, bo będą chcieli opuknąć. Broń Boże, panowie, żebyście nie wiedzieli. Nie. To jest problem, tak? Tutaj muszę powiedzieć stop. Jakie wnioski dzieci wyciągają z oglądania internetu, no to dawaj, to wyłączymy GTA. Bo tam na przykład się chodzi do strzelania. Co? Rojo jeszcze żyje, a już się w grobie przewraca. Jak on to usłyszał, to ja po prostu widzę jako 180 w krześle. Tak, Alfito. Najlepszy argument, bo za mało. Jak się zmartwiło dzieci, no wyłącz GTA. A jedno to jest gra, a drugie to jest, to by nie było rzeczywistość. To jest prawdziwy Pasut przed prawdziwą kamerą do prawdziwych dziewczyn. Dzięki, dobra, settingu. To nie wiadomo, trailer, który nic nie pokazuje. Ale prawdziwy Pasut do prawdziwych dziewczyn mówisz czekaj. Jezu, nie, no, mi się nawet nie chce tego tłumaczyć, no. No. Bo tak samo wasz content. No co mamy uczyć dzieci, żeby się przy... wszystkich, o wszystkich, no nie. Boże. A Revo wydaje mi się, że już jest flabbergasted po prostu. Od pierwszych 4 minutach dostał taką bombę na ryj, że po prostu nie wie, co się dzieje. On taki, wiesz, flashback w tle mu leci, no nie? Jakiś Pasut przede mną rozpadł i dzienniku po tym
Próbuję połączyć kropki. Nie? Było dziwnie, czemu on jej takie rzeczy każe robić? A, bo my się znamy wcześniej, nie? Wiecie, o co chodzi? I ludzie tego może nie wiedzieli. Więc ja wiedziałem, że ona to zrobi i ona przeżyje jakoś te wielkie następstwa, że ona zaszczekała, no. Fajne to było, no. Uważam, że było super. Bycie opluwanym, kopanym, to jest część po prostu tej pracy. Bycie influencerem, nie da się być niekrytykowanym. Wystawiasz się na świecznik, no to musisz się z tym liczyć, więc ja jej tak kołczuję. Mówię, dziewczyny będzie w... Dziewczyny, będzie krytyka, nie róbcie sobie z tego nic. Oczywiście też nie specjalnie prowokujcie, nie odpisujcie na te pieprzone komentarze, nie odpisujcie na DM-y, nie dawajcie się sprowokować, nie pozwólcie, żeby wam to wpłynęło negatywnie na bani. Coach! No, wiadomo, trochę trzeba przyjąć na głowę, nie ma lekko, no trzeba. Dziewczyny wiesz, będzie oczywiście. No tak pięknie brzmi bez kontekstu. Coach, ja mówię wprost, dziewczyny będzie... Co ja chciałem właśnie a propos tego, co... Ej, w sumie tak, on jest jak Gonciarz i chyba podobnym wieku są. Mówił. Aha, no nie wiem, że można by było wpajać na przykład robienie kontentu taki, wiesz, który nie polaryzuje. Bestia z Tokio. A, no 2. Tak, bo to się tak nie klika. No. No tak, bo w sumie chcemy sprzedać jak najwięcej dziewczyn w jak najszybszym czasie. Najlepsze jest to, że wiesz, że on oscyluje w takim pojęciu, że to się wydaje dla ludzi, co patrzą z zewnątrz, przynajmniej tak ja to widzę, że dla ludzi, co patrzą z zewnątrz, wydaje się to nie aż takie głupie, że no ta, no będzie krytyka, będą cię obrażać, nieważne co. Dobra, ale trzeba spojrzeć na to, co pasutku w tych swoich materiałach próbuje ugrać, nie? To jest na zasadzie, nie daj się stłamsić, będziesz inny, będziesz na świeczniku, ale to się czyni zajebistym, a teraz szczekaj. No, urodziny no. Garbatej, pierdnęła. Ja dam ci miniaturkę, powiem, że jesteś głupim szorem. Nie daj się stłamsić. A jest taki filmik u niego, urodziny Garbatej? Ja przede wszystkim w imieniu wielu osób cierpiących na depresję chciałbym przekazać taką myśl od siebie. Niezależnie skradała czy to się, ma być tak. Żart, niezależnie czy to ma być Hollow Knight, rozrywka, no, jak najszybciej. Ma polaryzować. Pewnych rzeczy po prostu nie powinno się mówić, szczególnie jeśli Monster, mówi się je w takim mentor, tonie. I z tak. jednej strony pasu w tym materiale łapie się za głowę i się pyta, kto bierze z niego przykład, tak? Kto się uczy o uczuciach w Goldsach? I odpowiedzialność twórcza to jest ciężki temat. No tak, to jest nowy pasut. No, no, no. Temat rzeka. Ale powiedziałeś tę ciekawą rzecz na swoim randeczkowym odcinku na kanale. Trudna opinia polaryzuje, no co ja wam poradzę, no z tymi lekami, no co ja wam poradzę, że ja tak myślę, no. Tylko tam wiecie, tam dokładnie to było tak powiedziane, że jeżeli ktoś mi zarzuca, że jestem narko, a sam bierze leki, no to się powinien nad sobą zastanowić. Jeżeli kilka osób dzięki temu zastanowi się nad tym, czy wchodzić na leki, czy na przykład powalczyć bez chemii i bez chemii będzie chciał na przykład sportem, dobrym jedzeniem, dbaniem o siebie, zawalczy o dobry nastrój, to ja takiej osobie bardzo, bardzo... Co sądzisz o zdjęciu, które zrobiłem jak wódz Arkel dociska kolanem ziomka? Mam nadzieję, że takiego nie zrobiłeś. Co ty w ogóle piszesz? Ale co to jest? Naprawdę zdjęcie sobie mentor wódz zrobił z kimś takie? Fajne no. Bardzo kibicuję. W tym momencie daje ci bardzo dużo siły. Jeżeli chcesz to odstawić te leki, to też ci daje dużo siły. Jeżeli rozumiesz, że to jest troszeczkę używka. Nie, tylko że jak lekarz przepisuje, to wtedy jest git, co? A ile w historii tak ludzie się uzależniali od leków, bo właśnie lekarze dawali. Więc na podstawie... Jezus Maria, oświecony człowiek. Obejrzał tak. Biografia Michaela Jacksona, jak brał leki przeciwbólowe, ten zasrany ćpun, Michael Jackson, który chciał stać się lepszy, ale po prostu się zaczął zasrany ćpun. Tego mam prawo mieć wrażenie, że Pasut naprawdę sprzedaje te swoje myśli jako złote rady. A te złote rady w temacie farmakologii i terapii, ogólnie depresji, są szkodliwe jak... Bo Robert Pasut nie tylko w prześmiewczym tonie od... Mama mojego kolegi jest lekarzy, wypisała mi zwolnienie z WF-u do końca roku. Zmuszała cię do ćpania. Wnosi się do depresji. Jesteś śpunem. I to całe... mam depresję, jestem introwertykiem, jestem taki... Tak samo jest z tymi lekami, tymi wszystkimi terapiami, tym całym... Żebyś tylko uspokoił się, przestań walczyć. Wszystko co masz jest dobre, ty się ciesz z tego co masz. Ale również określa branie antydepresantów jako...
terapię. Leki, terapie i te inne gówna. Tak, wmawiaj sobie, że wszystko jest w porządku, wszystko jest okej i nic nie musisz zmieniać. Hola, hola. Kto kiedykolwiek powiedział, że terapia bądź antydepresanty mają służyć temu, żeby człowiek się zatrzymał w miejscu i wmówił sobie, że wszystko co ma jest super? Bo generalnie to z terapią i antydepresantami jest zupełnie na odwrót. Leki czy terapia nie są po to, żebyś zatrzymał się w miejscu, tylko właśnie po to, żebyś z tego miejsca był w stanie w ogóle ruszyć. I kiedy pojawiają się pierwsze problemy, najlepiej w pierwszej kolejności skorzystać z terapii. Wiadomo, nie ma co od razu wpychać się na leki. Ale czasami się zdarza tak, że pewnych braków bez chemii nie wyrobisz. Po to są te leki i po to ci daje je lekarz, a nie jakiś dziwny pan na ulicy w woreczku, żeby przypisać ci tak konkretną dawkę wydaje, i ale... przekazać ci informację. Nie wiem, tak się wydaje na logikę, tak jak on mówi, ale ja się nie znam na tym. Ale bardziej bym się składał ku takiej teorii, że to są ci później, którzy udają, że mają chorobę, żeby dostać jakieś rzeczy, które wprowadzą ich w miły stan. Ta teoria się wydaje z dupy totalnie, ale jacyś ludzie może tacy są, ale to wyjątkami mówić jak wszyscy robią jest raczej bez sensu. Dzięki Tomas, za 27 lat. Wiedźmina odpalaj, nie, plecaki będą. I a propos zalecanego dawkowania, ale to co powiedziałeś o osobach, które z tej pomocy korzystają. Dzięki Frozen, za 16 lat. Dwa dni z rzędu mam SS101%, no, to ustawiony licznik. Napisz jeszcze raz, zobaczymy. Jest po prostu karygodne. Ludzi z problemami psychicznymi traktuje się tutaj po prostu jak p***, które nie potrafią ogarnąć swojego życia. Mało tego, obok siedzi chłop, którego właśnie to jest program, na którym się te głupoty mówi. Sam wiele razy mówił o tym, jakim jest zwolennikiem terapii. Człowiek, który wiele razy mówił, że mu to pomogło, a siedzi... Wiesz, że w Niemczech zalegalizowali panią Maryśkę i za 50 lat będziemy lepsi od nich gospodarczo i w ogóle? Co? Słucha tego, co ten debil wygaduje, kiwa główką i w ogóle nie reaguje, nie stara się w ogóle tego jakkolwiek naprostować. Być może wyczuł, że pasut żartuje i co z tego? I mówię to w imieniu wszystkich osób, które kiedykolwiek mierzyły się z depresją, albo dalej się z nią mierzą, żeby nie słuchać takich debili, bo to jest aż żenujące, że coś takiego się przebija w przestrzeni publicznej, robi wielkie wyświetlenia, a potem jakaś banda głąbów traktuje to jako prawdę największą na świecie. No nie możesz mówić takich rzeczy, a później usiąść, założyć ręce i he! Ale kto tam bierze przykład ze mnie? Kto tam bierze przykład ze mnie? Jesteś influencerem, więc dużo osób, dużo młodych osób i dużo tych młodych osób dzisiaj zmaga się z problemem depresji, bo to jest coraz bardziej popularna choroba i robisz po prostu siekę w głowie tym ludziom, bo osoby, które może muszą już przejść na farmakologię, być może z tych leków zejdą, chciałyby po prostu nie być traktowane jak c***y, bo wiele osób przez takie gadki się tych leków boi, a są sytuacje, w których te leki są po prostu niezbędne. I tak, to, że przepisał je lekarz, robi różnicę. Jest mi bardzo przykro, nawet nie z powodu tego, że on to powiedział, tylko z tego powodu, że miał przestrzeń do tego, żeby to powiedzieć. Mógłby to powiedzieć na swoim kanale, prawdopodobnie nie spotkałoby to się z takimi zasięgami. Ale jak już robimy takie coś, zapraszamy pasuta i on rzuca takimi tekstami, to w programie, który wiadomo, że zrobi dużo wyświetleń, naprawdę przyjemnie by było, bardzo przyjemnie by było to naprostować. Bo myślę, że dla wielu osób byłoby to... W sumie dziwne, jeżeli Gimper naprawdę jest takim zwolennikiem terapii, tak dalej, nic nie odpowiedział na to. To rzeczywiście jest dziwne. Zwłaszcza, że sam ma kanał Korentery i ludziom tego wytyka błędy. Więc to jest akurat no dziwne dość. Ważne. Szczególnie, że przynajmniej jeden z was, z tego co wiem, wie, że to co mówi pasut o depresji i antydepresantach. Chciałbym ci zgiftować plecaki, a ja mam do ciebie pytanie. Chciałbyś mi zgiftować plecaki na Steam? Tak, to jest po prostu straszne. Tomek, wiesz to. Doskonale o tym wiesz i gówno z tym zrobiłeś. Maglujecie go o zupełnie inne tematy, a kiedy pasat zaczyna mówić coś, co naprawdę może być tragiczne w skutkach, jest brak reakcji. A nie, przepraszam. Okłamałem was. Gimper zareagował. Oto jego reakcja. Nie rozśmieszajcie mnie, jak wy mówicie, że nie bierzecie, a żrecie antydepresanty czy jakieś takie gówna. Normalnie ci p***teście i tyle. Jakieś leki. Tylko po prostu to, że wam lekarz daje, to zmienia. Mocny statement. I naprawdę w ogóle... A może Gimper ma już to w dupie, wszystko. On już ma to w dupie i tyle no. Może on już po prostu ma to w dupie. Każdy ma prawo mieć to w dupie.
bym tego nie ruszył. Mogę humorystycznie wytknąć parę rzeczy z tego odcinka zgrzytu, ale przede wszystkim moją motywacją do zrobienia tego materiału jest właśnie ten temat, który nawet nie został potraktowany po macoszemu, tylko zrobiono bez depresji. A co do depresji i leków, to jest jeszcze jeden temat, ale tu się Zbychu już wypowie. Łeb taki gościu, Jordan Peterson, kojarzycie? Tak. Po prostu przeczytałem jego książkę, 12 kroków, coś tam. No, no. Że ściel łóżko, tak, no, że w ogóle zajebiście, wow, ziom wytłumaczył mi jak żyć. A potem się okazało, że ten kondom po prostu, że on jest na barbiturianach albo na benzodiazepinach. I on pojechał do Moskwy na odwyk. Jordan Peterson to jest koleś, który głównie jest wychwalany za to, że on pomaga ludziom w sytuacjach takich, nazwijmy to, bez wyjścia, tak, nie? Że już, wiesz, tak, leżysz po prostu u siebie w pokoju, gapisz się w sufit, już się zastanawiać, czy z tym nie skończyć wszystkim. Kompletnie, no nie? I Jordan Peterson właśnie wtedy właśnie wprowadza ten program tych iluś tam kroków, no nie? Co ludzie się z tego nabijają, że wiesz, że właśnie posprzątaj swój pokój, coś tam. Z tym, że Pasut to zupełnie właśnie teraz całkowicie wypacza, i on sprowadza to do takiego gadania, że idź pobiegaj, czy coś tam, że to mi nie pomaga. Witam, mogli, Peterson witam. Właśnie gada o tym, że jeżeli nie masz siły na nic, to zacznij od małych kroków i ciesz się z małych sukcesów. To nie powinien go wspierać. I jego końcowa filozofia polega na tym, że jest sobie na jego Może zmienia się na ulubioną streamerkę? Czaj, może zmienia mi się ulubiona streamerka, ale to jedyne, bo ta ma ładny sweter. Daj link, zobaczmy. Najczęstszy przykład, że jest sobie smok w jaskini. Ty któregoś dnia będziesz musiał ubić tego smoka, więc lepiej się zabrać za niego, kiedy jest jeszcze malutki i nie jest za bardzo doświadczony. I jeżeli ty swoim problemom... To twoja ulubiona streamerka nowa? To nie tak. Ale widzowie nie widzą, miluj. Jak ja cię tam nawet na czacie nie widzę, Anon. Ściemniasz, że to oglądasz. Ściema. Oszukałeś widzów. Pozwolisz narastać stopniowo i jesteś bliżej, a okej. Okay. To smok będzie coraz większy i coraz większy. I któregoś dnia on się wkurzy i przyjdzie do ciebie i ciebie ubije, a nie na odwrót. To o tym gada Peterson. Metoda małych kroków. Ciesz się z małych sukcesów. Jeżeli wykonujesz jeden sukces dobrze, postaraj się przełamać swoją granicę dyskomfortu, pójdź dalej. A on teraz to wszystko dyskredytuje, bo Peterson miał epizod z tymi, z benzodiazepinami. Ja pierdziu. Chryste Panie, powiedz mi, że przeczytałeś Petersona, ale nie zrozumiałeś ani słowa. Chryste Panie, ja pierdziu. Ja wiem, że Petersonowi można dużo zarzucić, bo on też jest powiązany z niektórymi, wiesz, ruchami prawicowymi. Dziękuję, ale bardzo. Akurat jeśli chodzi o jego filozofię, tą metodologię małych kroków, to to, że jeden Pasut sobie przeczytał i uznał, to jest głupie pitolenie, nie oznacza, że on takie głupie pitolenie wygaduje. Tym bardziej właśnie obraca... Ale jak tamten chłop zachęca ludzi do radzenia sobie z problemami takimi małymi krokami, bez leków, to Pasut nie powinien tego chwalić zamiast wyzywać? Czemu on to wyzywa, bo nie rozumiem. A wejdź i weź, idź, pobiegaj, posprzątaj swój pokój, Boże święty. Aż Pasut dosłownie coś takiego mówił, że to jest lepsze. Petersona właśnie, jak u mnie było troszkę gorzej, nie? I tym bardziej mnie to triggeruje, bo właśnie ja wiem, co mi pomogło, a wiem, że teraz Pasut się wywądrza. Ale dziki mi raz plecaki, zara. Pieprzony, Jezu. Odpalimy to, wyszli. Że jest taki moment, że tylko lek jest w stanie naprawić twój zły nastrój i te boomerskie o spacerach i sporcie, to jest nic nie warte. I ilu ludzi chętnie taką postawę przyjmuje? Ja widzę w komentarzach coś takiego, o, jest mi smutno, jest komentarz, to idź na spacer, to jest... Nie, to chłopie, mi to nie pomaga. Ja jestem zupełnie inny. Tam jesteś inny. Jesteśmy bardzo podobni do siebie. No ja po prostu uwielbiam, jak o depresji wypowiadają się osoby, które o niej nie mają zielonego pojęcia. Jest to choroba jak każda inna i niektórzy tak bardzo nie dźwigają tego tematu, że gadka o jakichś spacerach, bieganiu... Tak, no jest nic nie warta. Depresja dobija cię tak mocno, że wgniata cię w łóżko i nie jesteś w stanie zrobić absolutnie nic. Nie jesteś w stanie się z tego łóżka ruszyć. I bagatelizowanie tego na takim poziomie, to jest już naprawdę gruba sprawa. Ale powiem wam szczerze, że na koniec tego wszystkiego, zarówno ja, jak i Zbychu, tuż po obejrzeniu całości,
siedzimy sobie i dochodzimy do wniosku, że właściwie to Pasuta jest nam cholernie żal. Ciężko mi powiedzieć, tak, czy coś konkretnego na to wpłynęło, czy pasy. Może Robert zawsze taki był. Ale to jest naprawdę przykre, bo chłop paranoicznie wykreował sobie w głowie taką wizję, że każdy jest przeciwko niemu, nikomu nie wolno ufać, nawet na 100 na 80% nikomu. Ale umiesz oddzielić co? To, czyli tą część ideologiczną, religijną od konceptu relacji międzyludzkich i tym, że dwie osoby mogą do siebie czuć lojalność. Czyli jak lojalność. Do psa. Jak pies, no, lojalny pies. Przyjaźń, miłość to są jakieś gówniane koncepty, w ogóle nieprawdziwe. W jakim on świecie jego? Że spędzasz z kimś czas, to jesteś jego przyjacielem, o, trzymamy się za ręce. Nie, ale łączy was jakaś historia, jesteście lojalni. No tak, siebie jak opatrzyliście się sobie, no to tak jak z psem. No. Nigdy, nie wierzy w nikogo. Ja nie, to jest przykład narkotyków na mózg, jaki mają wpływ, a nie depresja i leki przeciwdepresyjne, tylko jakieś ciężkie narkotyki i pasud. To jest kampania przeciwnarkotykowa, uosobienie. Kogo? Na 100%, nawet na 80%. Dobra, widzowie, mam plan, jak uratować pasuta. Tak przedstawcie mu ideę tego, racjonalnego egoizmu. On wtedy walnie 180. Jak on się dowie, czym jest racjonalny egoizm, to chłop po prostu zawróci się. On wróci do normalności. Przysięga. Wyślijcie mu książkę Ayn Rand. Wyślijcie mu Atlasa Zbuntowanego. Błagam was. Jak mnie ktoś pyta, czy jestem szczęśliwy, to ja mam ochotę zapytać, czy ty jesteś pośledzony, że takie pytanie zadajesz. Czy jesteś idiotą po prostu, debilem ograniczonym. A to jesteś po prostu, oczywiste, że może się nie jest? A może jesteś pieprzonym cynikiem, który wie, że to nie ma czegoś takiego jak szczęście i dążenie do jakiejś równowagi i spokoju. To jest, no nie wiem, na folderach z wakacyjnych ci sprzedają, o, odpoczniesz tamten. Ale nie mam spokoju. Broń Boże, nie powiedziałbym, że jestem, że jest że mam spokój i komfort, nie? Nie ma spokoju pasut, który dyma co chwilę jedną babę, nie wierzy, że w ogóle można się z kimś związać i pieprzy potem jeszcze jakieś swoje rady, jak żyć, które raczej rozpieprzą ci życie, niż je polepszą. Ciekawe, dlaczego nie ma spokoju pasut. Patrząc po tym, jak on myśli, to nigdy go nie będzie miał. Bo to od tego trzeba by zacząć. Od zmiany w dupę fundamentów w głowie. Uważam, że dyskomfort to jest najlepsza rzecz, jaką można mieć. Stres to jest najlepsza rzecz, jaką można mieć. Zamyka się przed wszystkimi. Umrzeć przed 40, nie trzeba, Elon ma lat? To najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Chyba, że ma więcej, to... To mu się udało pokonać. I wykorzystuje swoją internetową prezencję, żeby dobierać się do młodych dziewczyn, które po prostu chcą z niego wykosić jakieś korzyści. No i warto podkreślić, że to są bardzo tak, młode Alfie, dziewczyny, więc mogą jeszcze nie do końca zdawać sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji w przyszłości. Ty, ale naprawdę on ma swoje porypane te poglądy. W sensie ciężko by żyć z czymś takim, mi się wydaje. Się zastanawiam, jak to jest. Ale patrząc po tym, jaki on jest, no to mocny wpływ wywierają na niego te poglądy. Przyszłości, bo Pasut zamiast je nakierować na to, że mogłyby robić jakiś content, który nie polaryzuje i mogłyby robić naprawdę fajne rzeczy w internecie, świadomie jako stary internetowy wyjadacz wpycha je w tę przestrzeń i wcale się tym nie martwi, no bo to one będą miały problem, a nie on. Dobrze, mam dzieci, powiedzmy. Trzy dupy mam. Broń Boże, z nimi nie mieszkam. No, także trzeba być materialnie sobie pozwolić na to, żeby sobie narobić tych dzieci, a broń Boże tam nie siedzieć z tymi babami, o. Masz dzieci? Dziecko spoko, ale babsko czy też... on ma dzieci? Nie wytrzymał z jedną kobietą, nie? Baba to jakiś koszmar, nie wytrzymałbym z jedną... Nie rozumiem, on ma trójkę dzieci czy nie? Czy o co mu chodziło? Czy chodzi o to, że jego dziewczyny mają po 14 lat? To... Nie wiem, co on powiedział tak szczerze. Powiedzmy. Broń Boże, z nimi nie mieszkam. No, także trzeba być materialnie sobie pozwolić na to, żeby sobie narobić tych dzieci, a broń Boże tam nie siedzieć z tymi babami, o. Masz dzieci? Dziecko spoko, ale babsko to jest już by nie wytrzymał z jedną kobietą, nie? Baba to jakiś koszmar, nie wytrzymałbym z jedną kobietą. No spoko, nie? To twoje zdanie, ale może nie promuj w przestrzeni publicznej życia alimenciarza i... Cześć, on naprawdę ma trójkę dzieci? On przypadkiem nie gadał, że nie można się, nie ma co się zabezpieczać, bo i tak... Nie da się zajść w ciążę i tak dalej? I nie da się złapać, że... Jak to możliwe, że on to mówi i zaraz mówi to? Nie, on chyba nie ma dzieci. On gada w taki dziwny... Nie wiem, co on mówi. Produkowania samotnych matek. Może nie w nich jest problem, tylko w czemu w kimkolwiek jest problem? Kurwa, czemu, że w kobietach jest problem? One są bardzo przewidywalne, będą na 100%. Utrzymuje jakieś relacje intymne i tak dalej, to i tak jest. Ja mam dzieci. A wiedzą, że jest druga i na każdą mam lewar w postaci trzech innych, a i tak potrafią po prostu być na tyle bezczelne, żeby mnie z czymś zdenerwować albo mnie nie posłuchać. Co on gada?
Już bym nie wytrzymał z jedną kobietą, nie? Baba, to jakiś koszmar, nie wytrzymałbym z jedną kobietą. No spoko, nie? To twoje zdanie, ale może nie promuj w przestrzeni publicznej życia alimenciarza i produkowania samotnych matek. Może nie w nich jest problem, tylko w tobie. A czemu w kimkolwiek jest problem? Czemu, że w kobietach jest problem? One są bardzo przewidywalne, będą na 100%. Utrzymuję jakieś relacje intymne i tak dalej, to i tak mnie a wiedzą, że jest druga i na każdą mam lewar w postaci trzech innych, a i tak potrafią po prostu być na tyle bezczelne, żeby mnie czymś zdenerwować albo mnie nie posłuchać. I coś takiego można teoretycznie potraktować jako żart. Jakby się tak bardzo uprzeć, no to można to obronić, że to jest żart. Ale co powiecie na przykład na te wypowiedzi? Wielu dziewczyn uwielbiają się upić i chłopakami. Kochają to po prostu. Spoko, tak, no. Tak jest. Panowie, patrzcie na dziewczynę, jest dla was szóstką, to nie jej, no. Nie rób, postarajcie się, poczekajcie chwilę dłużej, może się siódemka trafi, może ósemka. No, ale broń Boże, nie schodźcie poniżej oczekiwań, bo wtedy to jest tak, jakbyś sobie kimś skończył człowiekiem. No to jest obrzydliwe uczucie, no. Że się na dupą jakąś upitą... No. Boże, co tu się w dupę dzieje? Życie jako Sims. Poradnik. Geniali, nieprzytomny, w ogóle ten dubiel chyba go też jest naprawdę... To jest NPC. Ty myślisz, że NPC to jest ktoś, kto mówi bez emocji i leci muzyczka obliwiona? Ale nie, to jest prawdziwy NPC. Człowiek, który nie wie, że żyje i nie wie, że nie żyje. Jednocześnie taka wydmuszka człowieka jeszcze chodząca. Rozumiesz? No to tak, nie? No pozwól, to mówił. Bo nadal tam już do ciebie. Aha, że nieprzytomną. Tak. No wiesz, no i no jest taki moment że te dziewczyny to często przychodzą tylko po to, żeby właśnie zrobić wszystko, żeby były nieprzytomne i one to uwielbiają. Nie wiem, ja z takimi nie sypiam. Stary, jak jest nieprzytomny, te laski to... takie ilości używek biorą, że one się same tak załatwiają. A wymienianie się dziewczyną porobioną, żeby ją zrobić, to przecież to jest poniedziałek. To ale ja się nie też wiem, zastanawiam, czy to nie jest tak, że ty... Ja pierdzielę, Boże. Nie wiem, widzowie, w dupę. Dobrze, że... Ja się cieszę, że jestem z innego świata niż on, bo to jest... Poza tym, że to jest dość przerażające, to jest to naprawdę popieprzone. Jezus Maria, to jest naprawdę popieprzone. Co, Mikro? Co się stało? A, u ciebie, okej. No on ma problemy z głową, ale ja myślałem, że on gada tylko po to, żeby oni mówili. Na początku taka była moja teza, ale teraz widzę, no on po prostu jakby zdobył się na szczerość w tym wywiadzie. Uznał, że i tak go oglądają, więc powie, jak żyje naprawdę. I to jest dość popieprzone. I potem gada, nie przyjmuj do siebie hejtu, przecież każdy będzie gadał coś swojego. I to jest już naprawdę alarmujące, bo jeszcze raz to powtórzę, niezależnie od tego, czy to jest żart, czy nie, pada w tym programie jako nie do końca żart, tylko właśnie bejtowanie, co może być absolutnie tragiczne w skutkach, szczególnie kiedy chcesz normalizować wykorzystywanie nietrzeźwych dziewczyn, niezależnie od tego, kto tu się doprowadził do jakiego stanu, bo to jest... Nie, naprawdę ten pas to jest ciężko przypieprzony, ty, ale i właśnie to jest problem, jak jest to powiedzenie, że... Znaczy nie to, że to jest mój idol, ale to nie powiedzenie, żebyś prywatnie nie poznawał swoich idoli. Wiesz, oglądasz sobie do jedzenia content Pasuta i myślisz sobie, że no śmieszny taki content, taki do żarcia. A potem się dowiadujesz, że ten człowiek taki jest, że poza odcinkami są jeszcze zakulisowe rzeczy popieprzone. I to się naprawdę na wymioty zbiera od tego wszystkiego. Popieprzone gówno. Straszne, że dorosłemu chłopowi ktoś musiałby wytłumaczyć, że ta dziewczyna następnego dnia może bardzo tego żałować. A stwierdzenie, że one tak bardzo tego chcą, to już jest... Ty jesteś dorosłym chłopem, a te dziewczyny są jeszcze młode i bardzo głupie. Więc to ty jako osoba dorosła powinieneś pomyśleć o tym, że taką dziewczynę może lepiej to doprowadzić dosłownie... do porządku. Nie, to jest prawie jak Pandora, przysięgam ci. I on pewnie będzie Pandora druga część z Pasutem. No i luj. A nie się nią wymieniać z kolegami. No, paskudny koleś. Ale... Dobrze, że jesteś, bo nie wiedziałbym co myśleć. Nie ma problemu, Kwiatek. Jestem w gotowości. Nie chce mi się już. Mówił dla państwa oczywiście Piotrek Parking. Piotrek Parking, krzyczą dzisiaj mało.
Naprawdę popieprzony ten. A co to? Bo mi brakuje wolności, jak z kimś jestem, na przykład. No to może... To kwestia, na kogo trafiasz, no właśnie. Nie? Tak? Nie, no. Mi się wydaje, że układ, w ogóle związek... Co, nie giper? Nie, na pewno, ale... Musiałem, za mocne, za łatwe. Moja opinia. Co ja myślę o depresji? No, nie myślę, że to jest wymysł, na to na pewno. Ale nie wiem po prostu, jak leki przeciwdepresyjne działają, dlatego się nie wypowiadam. Ale no nie myślę, że to jest wymysł, no bez przesady. Od tego są ci specjaliści, żeby ci w tym pomóc. No mówię, że to nie jest wymysł. Jezus. Nie mogę. Ale nie miałem nigdy z tym do czynienia po prostu, bo mam o tyle farta, że nie miałem takich rzeczy i nie potrzebowałem pomocy w tym, więc tyle dobrego. Moment. Zrobimy taki remake słynnego filmu takiego YouTube'owego. Ja zacznę płakać, ty będziesz płakać i powiesz: jest mi przykro, i się przytulimy do siebie. I wtedy może będzie po aferze. Jest mi przykro. No, dobra, to chyba po problemie, nie? Ale coś powiedziałem złego, mamo? Tak, pieprzysz pod górkę, synuś. Słuchać się nie da, wstydzę się za ciebie. Jesteś... I niedługo będą cię palcami wytykami, że jesteś stary z boku. Mama ogląda Postaw na Milion, pamiętam ten program. No chłopie, co ty gadasz, ty się pieprzyj w łeb. Ale wiesz, że to było trollowanie takie. Tak, ja... Trollowanie to... Nie no, przysięgam ci, on miał udawać Dubiela, a nie się w niego zmienić. Ja nie wiem właśnie. To przegiąłem tym razem, mamo. Nie tylko tym. Weź się za porządną robotę. No, ty nie możesz nic zrobić, mamo! Mnie koleżanki przysyłają takie duperele, no. Nie możesz, mamo, ty nie możesz nie nic wiem, zrobić. Nie wiem, pieska, masz? Daj kotka. Kotek, chodź do tego. Ale to zobaczę. Łap go. Cholera, chyba wie coś o tej aferze. Mamo, byłem się na randce z 19-letnią Białorusinką i myślę, że to może być ona. Która to już? Jak to która? No, u Białorusinka. Która to już ta ona? No ta już, no może być, nawet jest fajna dziewczyna z klasą. Wszystkie były fajne. Połowa, sama mówiłaś, że szony są. Ja? Ja mówiłem, że to są szony. No, ja czekam na sobie. Wiadomo. A nie może być Białorusinka? Nie. Mówiłem, no Kasia, niestety, no nie nadaje się. Żadna cię już nie będzie chciała. Kłamał? Czy skłamał, to jest takie pytanie otwarte, bo on w swojej głowie myśli, że mówi mądrze i mówi prawdę, więc to są poglądy. Tu się nie da kłamać albo nie, on ma takie podejście do życia. Tylko to podejście do życia wydaje się... Z mojej perspektywy strasznie spieprzone i doprowadzi ostatecznie do smutku. I takiego szukania właśnie zapchaj dziury, żeby tego smutku nie czuć. Tak to wygląda. Takiego szukania czegokolwiek, żeby nie myśleć. Niestety. No ale ciekawe, jak naprawdę jest. Może naprawdę troszeczkę podkręcił. Nie wiem. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.